Nie wiem, czy mnie jeszcze pamiętacie, ale jestem Bartek, a to jest kanał Nicpon Literacki. I dzisiaj wam opowiem, dlaczego mnie tak długo na BookTube nie było. No to zapraszam! Może zacznę od podziękowań. Chciałem podziękować wszystkim, którzy przez ten okres mojej nieobecności na BookTube pisali do mnie, pytali się, czy wszystko u mnie ok. Tak, u mnie wszystko dobrze. Dziękuję za wszystkie wyrazy troski. I chciałem najpierw podziękować także Ani z kanału Czytam i Piszę, przecudownej Ani, za wspaniałe pocztówki. Ania była w Karpaczu, jak wiecie, widzieliście pewnie filmiki. Aniu, dziękuję za taką cudowną pocztówkę, zamek książ. Uwielbiam. No i z Torunia. Obie kartki dotarły całe i zdrowe, z przepięknym znaczkiem, między innymi z Torunia. O. Aniu, dziękuję, pozdrawiam i jak wiecie, bardzo uwielbiam kartki. Sam również wysyłam pocztówki, wysyłajcie pocztówki, bo to świetna sprawa. Zawsze mieć miło wyciągnąć ze skrzynki pocztowej coś innego niż rachunek albo jakąś, nie wiem, wiadomość z banku. A tutaj pocztówki, jeszcze takie cudowne, z cudownymi życzeniami. Aniu, jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam. Dlaczego mi tak długo nie było? No, nie było mnie z kilku powodów. Pierwszy powód to taki, że byłem na kursie języka niderlandzkiego. Kurs był zorganizowany przez gminę Amsterdam, która mi, powiedzmy, zasponsorowała, ponieważ kurs miałem za darmo jako obywatel Unii Europejskiej. Dwa razy w tygodniu, po 3 godziny, dostałem także książkę. Tu akurat mam z poziomu A1 na A2. W ubiegły poniedziałek miałem egzaminy, ostatni egzamin ustny, rozmowę na temat swojego portfolio, które przygotowałem, które musieliśmy przygotować w związku z tym kursem. Tydzień wcześniej miałem egzamin pisemny, z pisania, czytania, rozumienia tekstu słuchanego i czytanego. Wszystkie zdałem. No, nawet lepiej niż się spodziewałem. Tutaj wyszło wszystko tak, jak rozmawiałem z nauczycielką, że wszystko jest tak troszeczkę ponad ten poziom A2, no ale na ten poziom B1 jeszcze się nie łapię, ponieważ szczerze mówiąc, aż tak bardzo się nie przykładałem do nauki tego języka. Ale jestem bardzo zadowolony z efektów, jestem zadowolony z tego, że dużo rozumiem, że poznałem gramatykę, że poznałem dużo słówek, że no, tak się otworzyłem na ten język. Nie jest on jakoś szczególnie trudny, wymowa może jest. Ja mam problem z wymową generalnie, z języków, z wymową, łapię gramatykę, łapię wszystko w miarę szybko, no ale z wymową u mnie jest tak kiepsko. Jakby ktoś chciał się uczyć niderlandzkiego, to tej książki nie polecam, bo jest beznadziejna. Ale za to kupiłem sobie też taki fajny słowniczek, mini słownik polsko-niderlandzki. Przepiękna okładka. On jest taki prosty, taki kieszonkowy, takie podstawowe wyrażenia. No. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Mam nową pracę. Muszki nadal szyję, nadal one są, powiedzmy, częścią mnie. Ale już nie najważniejszą, ponieważ tak jak na tym kursie niderlandzkiego musieliśmy znaleźć sobie jakieś miejsce praktyk, gdzie moglibyśmy używać tego języka. No i stwierdziłem, że szukałem jakiegoś wolontariatu, ale jakoś nie mogłem znaleźć nic takiego, co by mnie bardzo zainteresowało. No i też na jednych zajęciach robiliśmy swoje CV, życiorys po niderlandzku i mówię, a spróbuję znaleźć jakąś pracę na jakiś kawałek etatu, na part-time job, taki, nie wiem, czy czwarty etatu, pół etatu, coś takiego, żeby mieć kontakt z językiem, żeby sobie dorobić i żeby tak jakoś, nie wiem, swoje życie, coś nowego w życiu spróbować, bo 6-7 lat robienia ciągle tego samego, no to jednak jest męczące. No i stwierdziłem, że będę aplikować na jakieś takie proste zajęcia, nie wiem, do sklepu, kawiarni. No i zaaplikowałem i w dwóch miejscach, w zasadzie tylko wysłałem, jedno CV wysłałem, zaprosili mnie na rozmowę, rozmowa przyszła całkiem fajnie. Potem po jakimś czasie mi zaproponowali pracę, ale ja już w międzyczasie znalazłem sobie inną pracę. I co? I jestem teraz baristą w Starbucksie.
to jest mój fartuch. Już od 2 miesięcy pracuję w Starbucksie, przygotowuję kawy, generalnie wszystkie te frappuccina, wszystkie te napoje i wszystko już tam powoli ogarniam. Praca mi się bardzo podoba, mam świetny zespół, tam jest bardzo ruchliwy, klienci są z całego świata, można sobie czasami porozmawiać. Mnóstwo dziwnych imion poznaję, dziwnych imiona piszę i czasami Polaków spotykam, mam także Polaków u siebie w pracy, więc naprawdę jestem bardzo zadowolony, bardzo się cieszę, że znalazłem taką pracę na część etatu, że mam taką możliwość pracować na część etatu, bo jest fajnie. Jakbyście mieli jakieś pytania na temat Starbucksa, to chętnie Wam odpowiem. Co jeśli chodzi o czytanie? Szczerze mówiąc, to właśnie przez tą nową pracę, ponieważ musiałem dużo rzeczy się nowych nauczyć, wszystko dla mnie było nowe w pracy, więc te wszystkie kody Starbucksowe na tych kubkach trzeba było się nauczyć, wszystkich tych przepisów na te wszystkie kawy różne i te napoje zimne, ciepłe i te wszystkie, powiedzmy, rutyny, jak pracować efektywnie, szybko, poznać wszystko, jak działa ten Starbucks lingo, czyli ten język Starbucksowy, żeby to wszystko ogarnąć i złapać. To mi troszeczkę czasu zajęło i to mnie głównie zajmowało i nie czytałem zbyt dużo, szczerze mówiąc, w tym czasie. Słuchałem audiobooków, ale to nakręcę osobny filmik tylko dotyczący książek. Z nowych książek w zasadzie nic nie dotarło. Wydawnictwo Mando mi przysłało 2 książki, tak samo z siebie, Darknet. Ursula Poznański, Arno Storbel, oni też napisali Nieznajomi, o tej książce Wam mówiłem. O Darknecie już pisałem na swoim Instagramie, książka mi się podobała, ale też nakręcę osobny filmik na temat tej książki, bo warto ją przeczytać, a wakacje się zbliżają, już są w zasadzie wakacje i szukacie książek pewnie na urlop, więc ta akurat się nada. Tu jest też Olivier Norek, Kod 93, tę książkę widziałem też wszędzie, ale jeszcze jej nie czytałem. Z książek, które czytam teraz, to jest Anna Bolawa W ciemno, coś książkowych klimatów. Bardzo mi się podoba, jestem gdzieś pewnie w 1/3. Czytam po pracy, jak mam czas. Przez te egzaminy, przez tą pracę tak nie bardzo miałem czas czytać, ale teraz wraca wszystko na swoje tory, więc bardzo się cieszę, bo czerpię ogromną przyjemność znowu z czytania i mam czas i... No, i tak się chce. Na czytniku też coś czytałem. Lepsi od Pana Boga? Chyba tak. Z wydawnictwa poznańskiego. Reportaże wznowione. To były pisane w czasach PRL-u. Już nie pamiętam autora, ale pewnie widzicie tutaj wkleję, jak to wygląda, okładka tej książki. I to w zasadzie czytelniczo to tak. I z audiobooka, którego słucham teraz, to Filary Ziemi, Kena Folletta kończę. Bardzo mi się podoba, też o tym osobny filmik w jakimś podsumowaniu nagram, co ostatnio przeczytałem. No ostatnio parę książek przeczytałem w tym czasie od ostatniego filmiku, który tam był 2 miesiące temu. To nie było tak, że przestałem nagle czytać i nic nie czytałem, tylko była praca i nauka języka. Nie, czytałem w międzyczasie nie za dużo, ale czytałem. No i co? I to by było na tyle. Nadal mieszkam w Amsterdamie, nadal, nie wiem, nadal tutaj żyję. Może jakieś vlogi z Amsterdamu się pojawią, bo teraz nie będę mieć szkoły, więc może czas, żeby coś nagrać dla Was z Amsterdamu, jakbyście chcieli. Dajcie znać. Wiem, że mam 2 książkowe tagi do nagrania. Jeden to jest Pokémon Tag, a drugi to jest tag wielkanocny. One bardzo mi się podobają. Ja mam pytania już wydrukowane i mam mniej więcej wypisane książki, o których chciałbym Wam powiedzieć. Ale to muszę jeszcze je dopracować, te tagi. Więc na pewno je nagram wkrótce i się one pojawią na kanale. I gdybym się jeszcze gdzieś pojawił w jakimś tagu, został nominowany, albo byście widzieli jakiś fajny tag, dajcie znać w komentarzu. Chętnie nagram. Przepraszam bardzo, że nie jestem bardzo aktywny na tym BookTube, że nie komentuję wszystkich filmików i nie oglądam, ale tak mnie, widzicie, troszeczkę nowe życie wciągnęło, nowa praca, nowe zajęcia. Tak, i to chyba wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. Bardzo się cieszę, że nadal tutaj jesteście, że
subskrybenci nadal przybywają, chociaż nic nie nagrywam. Cieszę się bardzo. No i nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Troszeczkę sprawy wszedłem. No dzięki, że jesteście, że oglądacie, że polećcie jakieś ciekawe filmiki na BookTube, które albo jakieś inne kanały internetowe, jakieś inne kanały na YouTube, które warto subskrybować. Niekoniecznie muszą być o książkach, mogą być podróżnicze, mogą być jakieś o ciekawostkach, byle nie z jakimiś tam głupimi filmikami, bo takich to nie lubię. Coś fajnego, może być coś o filmach, bo ostatnio filmy to bardzo zaniedbałem. Byłem ostatnio w kinie na Sekretne życie zwierzaków domowych, druga część. Bardzo mi się podoba, lubię te filmiki. Lubię w ogóle animowane i minionki, i te zwierzaki. No. To co? Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam Was gorąco z Amsterdamu, chociaż tutaj aż tak gorąco jeszcze nie jest, jak w Polsce, jak u Was widziałem. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!